Miejscowy szpital przeprowadził ostatnio akcję zbiórki krwi, w której udało się zebrać od dawców 40 szklanek krwi. Szpital chciał zebrać w tej akcji w sumie 8 litrów krwi. Czy udało się osiągnąć cel? O ile więcej lub o ile mniej szpital zebrał krwi. Wiemy z treści zadania, ile zebrali szklanek, więc wystarczy obliczyć, ile to jest litrów i porównać z założonym celem. Czy to, co obliczymy, będzie mniejsze czy większe od 8 litrów? Czyli mamy 40 szklanek, zamieńmy szklanki na litry, przez co musimy podzielić albo razy co musimy pomnożyć, żeby ze szklanek przejść na litry. Można na to spojrzeć tak, że jeżeli przekształcamy mniejszą jednostkę na większą, to tych większych jednostek będziemy mieli mniej. Żeby mieć mniej, musimy podzielić. Ta liczba, 40, będzie mniejsza, jeżeli wyrazimy ją w litrach. Dokładnie będzie mniejsza czterokrotnie, bo w litrze mieszczą się cztery szklanki. Jedna szklanka to 250 ml, litr to 1000 ml. 1000 podzielone przez 250 równa się 4. Musimy podzielić przez 4, a nie pomnożyć razy 4. Albo odwrotnie, możemy pomnożyć razy 1 czwarta. Oznacza to to samo, co dzielenie przez 4. Upewnijmy się teraz, że jednostki się zgadzają. Przypada 1 litr na każde 4 szklanki albo odwrotnie, 4 szklanki na 1 litr. Tak czy inaczej, jednostki się skrócą. Czyli dzielimy 40 na 4 i mamy 10 litrów. Ciekawe, czy jesteście w stanie przejść ze szklanek do litrów bez zapisywania takich działań. W pamięci. 40 szklanek są 4 szklanki w litrze, Czyli muszę mieć czterokrotnie mniej litrów, czyli 10 litrów, ale w przypadkach nieco trudniejszych dobrze jest sprawdzić takie obliczenia w pamięci przy pomocy jednostek, sprawdzić czy skrócą się odpowiednio. 1 litr to 4 szklanki, szklanki w liczniku, szklanki w mianowniku, skracają się i zostaje litr, a 40 razy 1 czwarta to 10, czyli mamy 10 litrów. Czyli 40 szklanek krwi, które szpital zebrał w czasie tej akcji, to 10 litrów, a celem szpitala było tylko 8 litrów. Czy udało się osiągnąć cel? Oczywiście, że się udało. O ile więcej lub o ile mniej zebrali krwi, jeżeli cel wynosił 8 litrów, a zebrali 10 litrów, to znaczy, że zebrali 2 litry więcej niż planowali. Mają dodatkowe 2 litry krwi.